Witam serdecznie w filmie, analizie meczu 13. kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy między Legią Warszawa a Wisłą Kraków. Zapraszam do oglądania i subskrybowania. Tradaj! Na starcie chciałbym powitać kibiców obu zespołów na moim kanale. Było to ostatnie spotkanie 13. kolejki, 13., która okazała się pechowa dla Wisły Kraków. Nieczęsto przegrywa się na wyjazdach 0-7, nieczęsto przegrywa się 0-7. Mimo że kilka dni wcześniej był taki mecz w lidze angielskiej, gdzie Southampton przegrało u siebie w rekordowym stosunku 0-9 z Leicester City. Natomiast no, nie spodziewał się raczej nikt, że dzisiaj będzie aż 7-0 dla Legii Warszawa. I też ciężko jest cokolwiek konstruktywnego powiedzieć o tym meczu, gdyż no, był to pogrom. Był to pogrom ze strony Legii Warszawa na Wiśle Kraków. Wiśle Kraków, która od kilku spotkań, w sumie od początku sezonu, chociaż ten początek sezonu jeszcze mieli jako taki, teraz od tych kilku meczów, czyli ostatniej przegranej z Piastem Gliwice na swoim stadionie, wcześniej jeszcze porażki 0-4 z Lechem Poznań, porażka w Derbach z Krakowią, porażka w Płocku z Wisłą. Tych porażek było sporo. Zrzuciło Wisłę Kraków na miejsce spadkowe już, bo Wisła Kraków zamieniła się już z LKS-em miejscami w tabeli. Ciężko cokolwiek powiedzieć, brak kompletnie zgrania, widać, że zawodnicy są trochę przytłoczeni całą tą sytuacją. No i ta forma Wisły Kraków jest dość słaba, natomiast Legia Warszawa no, natrafiła na idealną okazję, żeby się przełamać, udało jej się to dosyć, bo to też trzeba umieć, jednak korzystała mimo wszystko słabość i udało jej się wypunktować krakowian. Bardzo dobry mecz tak naprawdę całego zespołu Legii Warszawa. Bramki, bo już nawet zapomniałem, kto strzelał, musiałem sobie wypisać. Lukinia, Skante, razy 3, Nowikowa, Sprzołek oraz Niezgoda. Te bramki padały tak naprawdę w przekroju całego spotkania. Nie było momentu, kiedy Legia miała jakieś większe zawahanie. No i to też jest sztuka, tak jak mówię. No nie da się, z nie każdym się da wygrać 7-0. I na pewno to spotkanie przejdzie do historii, mimo że już wcześniej Legia w poprzednich sezonach wygrywała z Wisłą nawet 5-0, 5-1 i nie było z tego jakiegoś większego halo, natomiast no, dzisiaj Wisła jest w dość dużej rozsypce. I jestem ciekawy w tym momencie tego, jak zareagują władze Wisły Kraków. Czy zostawią na stoku trenerskim Macieja Stolarczyka, czy może zdecydują się na jakiś inny krok, na jakąś zmianę. Ciężko cokolwiek powiedzieć, bo mimo wszystko wydaje mi się, że to zawodnicy głównie są efektem tego, jak gra Wisła i te zawirowania w klubie. No jest tam bajzel i ktoś musi to poukładać. Ale mówię, no nie odbierajmy też Legii tego, że wygrała dzisiaj 7-0, hat-trick Kante w bardzo ładnym stylu, pokonała odwiecznego rywala i przejdźmy do plusów zawodników tego meczu. Jeśli chodzi o Legię Warszawa, cały zespół, no i cały zespół jest plusem, ale takim podwójnym plusem dajmy Jose Kante, który jednak strzelił hat-tricka. A w Wiśle Kraków nikt nie zasłużył, gdyż uważam, że w momencie, gdybym wyróżnił jakiegoś zawodnika, to nie miałbym szacunku dla kibiców Wisły Kraków, bo to spotkanie było złe. Następne spotkanie obu zespołów. Legia Warszawa ma wyjazd na Arkę Gdynia, a Wisła Kraków jedzie do Bełchatowa na mecz z Rakowem Częstochowa. W środku tygodnia jeszcze będą oczywiście mecze pucharowe, ale to tylko Legia, bo Wisła odpadła już z błękitnymi Stargard. Będzie miała więcej czasu na przygotowanie do tego meczu, więc może to będzie grało na jej korzyść. Dziękuję Wam za uwagę. Ja się z Wami żegnam. To była 13. kolejka PKO Bank Polski Ekstraklasy. Zapraszam do innych rzeczy, które tworzę. Zapraszam do oglądania ligi, bo musimy ją oglądać, żeby się rozwijała tak naprawdę. Dziękuję Wam. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć.